Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i witam Państwa na kolejnym webinarium w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem Labi.pl. Zaczynamy cykl majowych webinariów, a miesiąc maj jest poświęcony internetowym narzędziom przydatnym w pracy z grupą. Nasze dzisiejsze webinarium poprowadzi Monika Szmajchel-Zarzeczna, która przygotowała dla Państwa przewodnik po darmowych i ciekawych aplikacjach. Ta inicjatywa 12 miesięcy tematycznych z portalem Labi.pl jest realizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie Labi. Ja za chwilę oddam głos Monice. Poproszę Ciebie, Monika, o to, żebyś się krótko przedstawiła i później już przeszła do prezentacji. A Państwa zachęcam do aktywnego udziału w webinarium, do zadawania pytań na czacie, ale nie w trakcie trwania prezentacji, ale pod koniec naszego webinarium. Ostatnie 15-20 minut będziemy mieli poświęcone na właśnie na szukanie odpowiedzi na różne Państwa pytania i wówczas poproszę o wpisywanie pytań na czacie, które się pojawiły. Monika, oddaję Ci głos zatem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Od razu zapytam, czy dobrze mnie słychać, czy wszyscy słyszą? Jeśli tak, to chciałam się krótko przedstawić. Tak jak Martyna mówiła, jestem członkinią Stowarzyszenia Labib, współpracuję z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy projekcie 12 miesięcy tematycznych z Labib.pl. Jestem również trenerką i pasjonatką nowych technologii. Pasjonatką różnego rodzaju aplikacji, uwielbiam znajdować, testować aplikacje i różne narzędzia, w szczególności darmowe, którymi potem mogę się dzielić z różnymi osobami. I dzisiaj chciałabym się również z Wami takimi narzędziami podzielić, narzędziami, które ja osobiście bardzo lubię i niejednokrotnie przy różnego rodzaju działaniach stosuję. Oto o co Was poproszę na samym początku, to żebyście przygotowali sobie również swoje smartfony, tablety, urządzenia mobilne, które macie gdzieś w zasięgu ręki, razem z dostępem do internetu, ponieważ za chwilę nam się przydadzą. Zaproszę Was również do przetestowania kilku narzędzi, darmowych narzędzi. I to chciałabym też powiedzieć na początku, co się dzisiaj nie wydarzy. Dzisiejsze spotkanie nie jest szkoleniem. Tak jak tytuł wskazuje, to jest przewodnik po darmowych i ciekawych aplikacjach. Ja chciałabym Wam pokazać, krótko opowiedzieć o różnych narzędziach, z których możecie korzystać, ale ze względu na to, że mamy tylko godzinę, a jest Was bardzo dużo, ponieważ mamy teraz prawie 400 uczestników, nie jesteśmy w stanie pracować warsztatowo. Podzieliłam swoją prezentację na kilka takich działów, żeby jakby uporządkować też te narzędzia, które są dostępne w sieci. Pierwszy dział to pytania, quizy, ankiety, czyli pokażę teraz kilka narzędzi, które pomagają w zadawaniu pytań, w rozpoczęciu dyskusji, w tworzeniu quizów, w tworzeniu ankiet. Myślę, że część z nich będzie Wam znana, część może mniej, że zaproszę Was też do przetestowania. I to jest moment, w którym poproszę, żebyście wzięli swoje telefony lub tablety, jeśli macie, uruchomili przeglądarki w swoich urządzeniach. Poproszę, żebyście w swoich przeglądarkach wpisali adres www.menti.com. Ja udostępnię teraz swój pulpit i pokażę Wam, jak wygląda to narzędzie i co my możemy w nim zrobić. Narzędzie, o którym mówię, które teraz będziemy sobie testować, jest to aplikacja Mentimeter. Tak jak powiedziałam, żeby przetestować, zobaczyć jak ono działa, zachęcam, żebyście w swoich telefonach wpisali adres www.menti.com. Następnie jak wejdziecie na tą stronę, pojawi się Wam miejsce do wpisania kodu. Jest to kod 230070. Jest to kod, który widzicie, powinniście widzieć teraz na swoim slajdzie. Po wpisaniu tego kodu i kliknięciu niebieskiego przycisku Submit, bardzo proszę, żebyście odpowiedzieli na pytanie. Pojawi się Wam 6 okienek. W tym z tych okienek możecie wpisać jedną z odpowiedzi na zadane pytanie. A pytanie brzmi, jakich technologii, narzędzi cyfrowych, aplikacji, sprzętu, wszystkiego, co Wam się kojarzy, używacie podczas bibliotecznych inicjatyw?
Możecie od razu patrzeć na ekran, ponieważ Wasze odpowiedzi od razu po przesłaniu będą pojawiały się na ekranie. Zobaczycie również, jak się zmienia ten ekran w momencie, kiedy coraz więcej osób udziela swoich odpowiedzi. Fantastycznie, widzę, że tutaj króluje nam w tym momencie Facebook, ale pojawia się również Canva, laptop, smartfon, WordWall, fantastycznie, tablety. Widzę, że i Krello, quizy, Makey Makey, widzimy Zoom, Menti, Voki, bardzo fajne narzędzie, aplikacje. Tak jak widzicie, kilka słów wysuwa się nam jakby na pierwsze miejsce na tym ekranie, są one napisane największą czcionką, to są odpowiedzi, których udzielacie najczęściej. Widzę, że już tutaj w prawym dolnym rogu możecie zobaczyć, że odpowiedzi na to pytanie udzieliło już 165 osób. Fantastycznie. I przy prawie 200 osobach wciąż króluje nam Facebook, komputer, Canva, tablet. Geniali też bardzo dużą czcionką się pojawiło. Widzę, że ten wasz narzędziownik jest naprawdę, naprawdę bogaty. To fantastyczne, że tak wiele narzędzi znacie i używacie w swojej pracy. Cały czas zmienia się ekran. To jest bardzo fajne narzędzie właśnie do pracy z grupą. Możecie w ten sposób rozpocząć dyskusję. Możecie w ten sposób zbadać poziom wiedzy uczestników waszego spotkania, warsztatu. Możecie w ten sposób nawet zaktywizować uczestników, kiedy prowadzicie jakiś wykład, jakąś konferencję, szybko zadać pytanie dotyczące tematu, o którym mówicie i zobaczyć, jaka jest opinia waszych użytkowników na dany temat, jaki jest ich poziom wiedzy, co sądzą, jakie mają skojarzenia z zadanym tematem i bardzo ładnie, graficznie, w czasie rzeczywistym wszystkie odpowiedzi będą się wam pojawiały na ekranie. Jest to narzędzie, które jest częściowo darmowe, ponieważ w jednej prezentacji można zrobić kilka slajdów, prezentacji możecie mieć bardzo wiele. To bardzo, bardzo fajne, bardzo lubię to narzędzie osobiście, polecam je. Ponieważ tutaj trochę nam udzielanie tych odpowiedzi zwolniło, więc sądzę, że większość z was już na to pytanie odpowiedziała. Nie odkładajcie proszę swoich telefonów, dlatego że teraz zmienię slajd i na waszych telefonach pojawi się informacja i prośba, żebyście przeszli do kolejnego slajdu razem ze mną. To jest inny rodzaj pytania, które możecie zadać przez aplikację, przez narzędzie Mentimeter. Teraz na waszych telefonach powinna pojawić się skala i suwaczki. Suwaczki ze skalą od 1 do 6. Poproszę was, żebyście przesuwając właśnie te suwaczki, ocenili swoje kompetencje cyfrowe, potrzebę wykorzystania technologii w pracy bibliotekarzy oraz to, co jest często naszą bolączką, czyli wyposażenie biblioteki w sprzęt multimedialny. Od razu też możecie zauważyć, że jak udzielacie odpowiedzi, to na waszych ekranach oceny i średnie waszych ocen zmieniają się w czasie rzeczywistym, więc widzimy, że kompetencje cyfrowe tak na trójkę z plusem, więc całkiem myślę nieźle. Potrzebę wykorzystania technologii w pracy bibliotekarzy oceniacie wysoko, powyżej 4. No niestety, tak jak się spodziewałam, wyposażenie biblioteki w sprzęt multimedialny jest na takim poziomie dostatecznym, ale jeszcze sporo brakuje, ponieważ jest to tak pół na pół. 203 osoby już udzieliło, 210 udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Bardzo szybko wam to idzie. Wnioskuję stąd, że aplikacja nie jest trudna, narzędzie nie jest trudne. Pojawia się coraz więcej odpowiedzi, ale tak widzę, że w tym momencie te nasze odpowiedzi, średnie odpowiedzi stanęły na jednym poziomie, tak jak to się kształtowało na początku. Kompetencje cyfrowe oceniacie mniej więcej na trójkę z plusem, potrzeba wykorzystania technologii w pracy bibliotekarza jest to powyżej 4, natomiast wyposażenie biblioteki jest na poziomie dostatecznym. Myślę, że zatrzymam w tym momencie naszą prezentację, dlatego że chciałabym pokazać wam kolejne narzędzie. Większość osób już tutaj zagłosowało i widzicie, że nie jest to trudne. Aplikacją, która jest bardzo podobna do Mentimetera i pozwala nam
udzielać odpowiedzi na troszkę inne pytania, jest WooClub. Wystartuje teraz nasze wydarzenie. Bardzo Was proszę, żebyście w tym momencie w swoich przeglądarkach wpisali troszkę inny adres www.wooclub.com/labib. Po wpisaniu tego adresu w przeglądarkę i przejścia do tej strony powinien Wam się wyświetlić cytat z takimi pustymi okienkami. Ja to mam tutaj zaznaczone jako 1, 2, 3. Wy będziecie mieć puste okienka do wpisania słów, do uzupełnienia słów, które brakujące są w tym cytacie. Jest to cytat Wisławy Szymborskiej, który chciałabym, żebyście uzupełnili. Od razu powiem, co tutaj nam się dzieje na ekranie. Z prawej strony mamy taką postać, pokazuje nam, ile osób odpowiedziało na to pytanie. Pokazuje nam też, jakie są najczęściej udzielane odpowiedzi. Pierwszym słowem, które najczęściej wpisujecie, jest czytanie. Drugim słowem jest książek. Trzecim słowem jest zabawa. Ale pojawia się jako pierwsze słowo też miłość. Jako drugie słowo jest, ale przede wszystkim książki, wzajemna, własna, możność czytania wierszy, zabawa, rzecz, miłość, czyli powstają nam różne wersje tego jednego cytatu. Sporo osób już odpowiedziało na to pytanie, coraz więcej przybywa, pokazuje nam, ile osób udzieliło odpowiedzi. Spójrzcie, na górze tutaj, jeszcze na ekranie, jest taka postać i tutaj jest jedynka przy niej. Jedna osoba, dwie osoby zaznaczyły, że czują się confused, czyli takie zakręcone, nie do końca wiedzą, o co chodzi. Skonfudowane, jakby mówiąc językiem Harry'ego Pottera. Coraz więcej tych odpowiedzi jest udzielonych. W momencie, kiedy ja teraz kliknę z lewej strony opcję pokazania odpowiedzi poprawnej, nie będziecie mogli już udzielać odpowiedzi na to pytanie. Więc poczekam chwilkę, aż ostatnie osoby prześlą swoją odpowiedź i przejdę zaraz do następnego pytania. W prawym dolnym rogu możecie śledzić, ile osób udzieliło odpowiedzi na pytanie. Na stronę weszło 272 osoby, odpowiedzi udzieliło 190 osób. Na pierwszym miejscu wciąż, tak jak widzicie, czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła. Sprawdzimy, czy jest to poprawne. Myślę, że to możemy już w tym momencie sprawdzić. Dokładnie. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Jest to cytat Wisławy Szymborskiej. Poprawną odpowiedź w słowie pierwszym udzieliło 91% uczestników. W słowie drugim 86% i przy słowie trzecim 55%, czyli to trzecie słowo było dla Was najtrudniejsze. Tutaj też zwróćcie uwagę, że tak jak w zdaniu liczyły się wielkie i małe litery. Tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy pokazujemy poprawną odpowiedź, zaznaczamy sobie z lewej strony na ekranie poprawną odpowiedź, Wam pokazuje się i mi również czerwony napis, że pytanie już jest zamknięte i nie można na nie odpowiadać więcej. Przejdę teraz do drugiego pytania. Przygotowałam Wam jeszcze jedno pytanie w tej aplikacji. Teraz poproszę Was, na Waszych telefonach pojawiła się możliwość dopasowania autora do książki. Na górze wyświetla się Wam tytuł, poniżej na telefonach powinniście widzieć rozwijaną listę z tymi oto autorami. I ważne jest dopasowanie autora do książki. Zobaczymy, czy te pozycje są Wam znane. Myślę, że jako, że jesteście bibliotekarzami, to większość z Was jest znana, nie będziecie mieć z tym najmniejszego problemu. Tak jak widzimy z lewej strony, ponownie widzimy, że 21 osób, 30, 40 odpowiedziało już. Na dole ten licznik również bardzo szybko nam tutaj się zmienia. Udzielacie tych odpowiedzi bardzo szybko, stąd wnioskuję, że to pytanie, to zadanie jest, nie stanowi dla Was większego problemu. Aczkolwiek część osób czuje się skonfudowanych.
Zachęcam Was również do przetestowania sobie tej aplikacji samodzielnie. Pokażę, jakie są najczęściej udzielane przez Was odpowiedzi w tym momencie. Jest ich sporo. Widzę, że tutaj najszybciej i największą popularnością, najbardziej znany jest pozycja rok 1984 Orwella. I po kolei kolejne tytuły. Aczkolwiek widzę, że Krótka historia czasu zyskała u Was aż 3 autorów. Tak? Podobnie jest Wstrząsające dzieło kulejącego geniusza, ma aż 4 autorów, nawet 5 autorów. Pokażę w tym momencie, jakie są poprawne odpowiedzi i już nie będziecie mogli głosować. Poprawne odpowiedzi, tak jak widzicie, na pierwszym miejscu najwięcej z Was zna rok 1984, na drugim miejscu Krótką historię czasu i kolejne tytuły, które były tutaj do odgadnięcia. Zatrzymam teraz udostępnianie ekranu i poproszę Ciebie, Martyno, o ankietę. Odpowiedzi na kilka pytań, które, no, przepraszam, na jedno pytanie, które przygotowała Monika, natomiast odpowiedzi jest kilka. To pytanie, widzę w tej chwili Państwo na ekranie komputera ankietę składającą się z jednego pytania, które brzmi: wśród wymienionych niżej aplikacji zaznacz te, które są Ci znane. Widzę, że już ponad 1/4 z uczestniczących osób udzieliła odpowiedzi, w związku z tym czekamy jeszcze chwilę na resztę z Państwa. Dajemy sobie szansę, tych odpowiedzi jest wiele, można zaznaczyć wiele aplikacji. Trzeba się z nimi wcześniej zapoznać, w związku z tym dajmy sobie chwilę na to, żeby je przeczytać. Widzę, że już blisko połowa uczestników, a już w tym momencie nawet połowa, odpowiedziało na pytanie. Przypominam, że jeżeli chcą Państwo wysłać na swoją odpowiedź, to trzeba na dole ekranu kliknąć przycisk wyślij, więc nie wystarczy zaznaczyć odpowiedzi, a należy je również zatwierdzić, klikając przycisk wyślij. Jak dojdziemy do 60% osób, które odpowiedziały na pytanie, ja wówczas zacznę kończyć udostępnianie Państwu ankiety, zacznę odliczać do 5 od tyłu i wówczas zakończę ankietę i pokażę Państwu wyniki, a Monikę poproszę o ich komentarz do nich. Dobrze, to zaczynam odliczać. 5, 4, 3, 2, 1. Kończę ankietę. Udostępniam Państwu wyniki i czekam teraz na połączenie się Moniki z prośbą o skomentowanie wyników. Chcę się odnieść do tej ankiety. Bardzo wielu z Was odpowiedziało na to pytanie i bardzo się cieszę. Widzę, że tak Mentimeter, czyli ta aplikacja i WooClub, które przed chwilą testowaliśmy, część spośród Was zna, właściwie prawie 1/4, 1/5 spośród naszych uczestników, jeśli chodzi o Mentimeter, czyli jest to całkiem nieźle, cieszę się. Kolejna aplikacja Answer Garden, bardzo, bardzo mało osób zaznaczyło tą aplikację. Z tego co wiem, na kolejnym webinarium Agata ma ją do omówienia w swoim programie, więc myślę, że jeżeli się zapiszecie, to poznacie. Kahoot, tak jak sądziłam, jest to aplikacja, która jest najbardziej znana, najczęściej używana aplikacja, którą często stosujemy. Podobnie jest z Quizizem, jest to około 30%. Fajnie, ponieważ to są bardzo fajne aplikacje, z którymi można robić różne działania. Plickers, to również jest aplikacja do zadawania pytań, za chwilę Wam krótko o niej opowiem. Geniali, 29%, też fantastycznie. Google Sites, czyli witryny Google, 11%, Learning Apps 25%, 1/4, około 20% WordWall.
I mam tutaj takie najmniej znane, czyli Action Bound, Draw Your Game, Malden Code, Code Symbalu. To są mniej znane po 1%, po kilka osób spośród Was tylko je zna. Też zaraz o nich krótko opowiem. I na końcu mamy Padlet. 36% uczestników naszego webinarium zna tą aplikację. Bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie, że znacie tak wiele aplikacji. I teraz chciałabym się do tego odnieść, chciałabym, żeby większa ilość naszych uczestników zapoznała się albo chociaż zobaczyła, do czego służą wymienione tutaj aplikacje i co możemy z nimi zrobić, używając ich zrobić. Przejdę do prezentacji. I tutaj na początku chciałabym Wam pokazać, ponieważ widzieliście Mentimetera z gotową prezentacją, jak wygląda strona Mentimetera. Musimy pamiętać, że jeśli chcemy stworzyć własną prezentację w Mentimeterze, to mamy inny adres. Wpisując adres w wasze telefony, jak dołączaliście do mojej prezentacji, wpisywaliście adres menti.com, natomiast jeśli chcemy stworzyć własną prezentację w Mentimeterze, musimy wpisać mentimeter.com. I jak się tworzy taką prezentację w Mentimeterze? Trwa to dosłownie kilka chwil. Chciałabym, żebyście zobaczyli na tym slajdzie, ponieważ jest to układ, który jest podobny dla wielu narzędzi do robienia quizów, do zadawania pytań. Mamy taki obszar roboczy, z lewej strony znajdują się po prostu slajdy. Tak jak w prezentacji PowerPoint, możemy dodawać kolejne slajdy używając niebieskiego przycisku Add Slide. Na środku mamy duży slajd, nad którym aktualnie pracujemy. I z prawej strony mamy menu, miejsce na wpisanie pytania, your question. Tutaj akurat mamy opcję takiego rankingu, więc mamy pierwsze, drugie, trzecie miejsce z zadanym pytaniem, do czego możemy wykorzystać aplikację Mentimeter. Mamy zaznaczone rozpoczęcie dyskusji, zebranie opinii, zbadanie poziomu wiedzy uczestników. Jak to wypełnimy? Klikamy po prostu przycisk Present i zaczynamy, zapraszamy naszych użytkowników do zabawy. Co jest ważne, zwróćcie uwagę, prezentacja Mentimeter sam Wam generuje ten kod, który wpisywaliście w telefonach. Tego nie musicie samodzielnie nigdzie wymyślać, wpisywać. Każda prezentacja ma wygenerowany automatyczny, indywidualny kod już przez narzędzie. Zachęcam do założenia sobie konta. Możemy to zrobić posiadając konto Google albo Facebookowe, albo po prostu podając swojego maila. Aplikacja jest darmowa i jest bardzo prosta. Zachęcam do testowania. Podobnie wygląda to z kolejnym narzędziem, które przed chwilą testowaliśmy sobie, z WookLab. WookLab również, tak jak widzieliście, pozwala zadawać pytania, tylko ma troszkę więcej różnych opcji, troszkę inne te pytania, troszkę inne możliwości. Tutaj podobnie, tworzymy sobie tylko już nie prezentację, ale takie jakby wydarzenie. Wydarzenie, w którym uzupełniamy sobie poszczególne, wybieramy sobie, co mają nasi uczestnicy zrobić i klikamy po prostu, jeżeli chcemy to wystartować, przycisk Start. Mamy troszkę inne rzeczy, jak w Mentimeterze, możemy pokazać uczestnikom, zadać im pytanie o znalezienie odpowiednich rzeczy na obrazku, możemy zrobić też ranking, możemy zadać pytanie otwarte, możemy, podobnie jak w Mentimeterze, zrobić chmurę wyrazów lub to, co widzieliście, uzupełnić brakujące słowa w cytacie czy dopasować dwie różne odpowiedzi do siebie. Wygląda troszkę inaczej, ale zasada i działanie jest bardzo proste. Również przy tworzeniu takiej prezentacji pojawi się Wam główny slajd, miejsce na zadanie pytania i później jest możliwość włączenia tego, tak jak widzieliście, na ekranie. Kolejna rzecz to jest aplikacja Plickers. Bardzo niewielu z Was zna tą aplikację. To jest aplikacja podobnie jak Kahoot i Quizzes do robienia quizów, do robienia testów i do udzielania odpowiedzi przez uczestników w czasie rzeczywistym. Wygląda tak, jak mówiłam, tworzenie pytania jest podobnie jak w Mentimeterze, jak w Kahoocie, jak w Quizzesie. Na zasadzie PowerPointa, jak zalogujemy się do tej aplikacji, tworzymy sobie nową aplikację i samo tworzenie pytań wygląda tak, że z lewej strony mamy slajd,
Na środku duży obszar roboczy z miejscem do wpisania pytania, 4 różnych odpowiedzi i musimy zaznaczyć, która z odpowiedzi jest poprawna. Czym różni się Plickers od Quiziza, od Kahoota? Ponieważ tutaj sama zasada tworzenia quizu jest bardzo podobna, a różni się tym, że nie potrzebujemy tak wielu urządzeń, jak przy pozostałych dwóch narzędziach. Tutaj potrzebujemy jedynie swojego komputera i laptopa, bądź innego sprzętu, komputera, laptopa, projektora albo telewizora, na którym wyświetlimy nasz quiz, i swojego smartfonu bądź tabletu. Ponieważ uczestnicy, odpowiadając na pytanie, nie używają swoich urządzeń mobilnych, nie używają, tak jak w Quizizie czy Kahoocie, telefonów, ale używają, spójrzcie na slajd, takich specjalnych, wydrukowanych kart. Wtedy osoba prowadząca, zadająca pytanie, idzie i skanuje swoim telefonem wszystkie karty z odpowiedziami uczestników. To jest doskonała aplikacja dla bibliotek, które nie mają sprzętu, nie mają tabletów na przykład i które mają grupy, które nie mogą przynieść swojego sprzętu ze sobą na nasze zajęcia. Czyli jeżeli mamy klasę ze szkoły, gdzie są zakazane smartfony i dzieciaki nie mogą ich nosić albo po prostu nie mają jeszcze, bo jest to młodsza grupa, to wtedy możemy założyć właśnie quiz, zrobić w Plickersie i wydrukować takie karty, których będą nasi uczestnicy używać. Taka karta jest, każda karta ma indywidualny kształt, ale wszystkie oparte są na kwadracie i każdy bok kwadratu jest oznaczony jedną literką A, B, C i D. Dzieciaki, udzielając odpowiedzi na pytanie, podnoszą po prostu kartę z odpowiednią literką do góry. Jeżeli według nich poprawna jest odpowiedź C, to podnoszą kartę do góry z literką C. Tyle jeśli chodzi o Plickers, to też jest aplikacja, którą bardzo polecam. Ja się nie rozwodzę, nie mówię o tym, jak krok po kroku przygotować quiz, jak krok po kroku założyć konto, ponieważ to webinarium dzisiejsze ma troszkę inny charakter. Jest to przewodnik, chcę Wam pokazać możliwości, chcę Was zainspirować do poszukiwań, do uczestnictwa w warsztatach i do tego, żeby samodzielnie również eksplorować te aplikacje, ponieważ one, tak jak mówię, mają wszystkie podobną zasadę, podobną metodę działania i jesteśmy w stanie też bardzo wielu rzeczy samodzielnie się nauczyć, po prostu testując. Kolejna rzecz to aplikacja, narzędzie Kahoot. Bardzo wielu spośród Was zna to narzędzie, potrafi tworzyć quizy. Oczywiście służy ona do tworzenia quizów. Tworzymy pytania w aplikacji, zapraszamy uczestników, aby użyli swoich telefonów, swoich smartfonów i odpowiadali na te pytania. Mają określony czas, odpowiedzi punktowane są poprawne, odpowiedzi punktowany jest czas udzielenia odpowiedzi. Na stronie Kahoota na YouTubie jest bardzo dobry tutorial, ich oficjalny, jak przygotować krok po kroku swojego Kahoota i polecam, ponieważ można z jego pomocą krok po kroku poznać tą aplikację i z niej skorzystać. Dla osób, które znają już Kahoota, a jest ich u nas troszkę i tworzyły swoje Kahooty, polecam, żebyście zwłaszcza w okresie teraz pandemii zwrócili uwagę, jak stworzycie swojego Kahoota, swój quiz, że mamy dwie opcje rozgrywki. Możemy wybrać sobie, jeżeli klikniemy play, czyli zagraj w Kahoota, opcję teach. To jest ta opcja, która pozwala nam grać w czasie rzeczywistym z naszymi użytkownikami. Możemy to wyświetlić podczas spotkania na ekranie albo podczas zajęć w bibliotece, które mam nadzieję niedługo zaczną się ponownie odbywać. Albo w szczególności w czasie pandemii teraz, kiedy prowadzimy zintensyfikowane działania w social mediach, użyć opcji assign. To jest opcja, która pozwala nam wygenerować wyzwanie dla naszych uczestników. Klikamy wtedy sobie ten przycisk, ustawiamy sobie czas naszego wyzwania, na przykład 3, 4, 5 dni i aplikacja generuje nam link.
To jest link, który możemy wkleić w swoje media społecznościowe i zaprosić naszych użytkowników do odpowiedzi, do zabawy w Kahucie, do odpowiedzi na pytania w quizie. W darmowej wersji Kahuta w wyzwaniu może wziąć naraz udział około 100 uczestników i może udzielić odpowiedzi w quizie. Po każdym pytaniu uczestnikom pokazuje się ranking odpowiedzi, na którym są miejscu i później jak się wyzwanie zakończy, mogą również otrzymać informację, na jakim miejscu ukończyli zadanie. To jest bardzo fajne, możemy pokazać naszym czytelnikom, zrobić im na przykład raz w tygodniu, wrzucić taki quiz na Facebooka, na przykład mamy w tym tygodniu miłośnicy kryminałów mogą się zmierzyć w wyzwaniu ze znajomości kryminałów, w innym tygodniu możemy wrzucić książki dla młodzieży, w jeszcze innym możemy wrzucić na przykład powieści obyczajowe czy romanse. Na pewno będzie to w jakiś sposób atrakcyjne dla tych osób, które śledzą nasze profile w mediach społecznościowych. Tak jak powiedziałam Wam wcześniej, bardzo podobną aplikacją do Kahoota jest Quizizz. Według mnie jest to narzędzie, które jest troszkę bardziej rozbudowane. Plusem jego nad Kahootem, tak jak widziałam tutaj na czacie, pojawiają się głosy, że no nie wszyscy znają język angielski, może to być utrudnieniem przy poznawaniu nowych aplikacji. Quizizz jest po polsku, więc w wersji spolszczonej będzie Wam być może łatwiej się w nim poruszać. Kiedy założymy konto, mamy również możliwość tworzenia pytań. Tutaj podobnie jak w Kahoocie możemy wybrać sobie różne rodzaje pytań, ale w odróżnieniu od Kahoota możemy tych pytań, jakby rodzajów pytań zadać więcej. W Kahoocie mamy albo opcję jednej z czterech odpowiedzi, albo opcję prawda-fałsz do danego pytania. Natomiast w Quizizzie mamy pytania wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, wypełnienia pustego miejsca, tak jak to było w WKLAP-ie, głosowania, a nawet odpowiedzi na pytanie otwarte. I co jest fajne, w Quizizzie możemy sobie ustawić po każdej odpowiedzi na pytanie swoje indywidualne memy. Chciałabym, żebyście teraz przetestowali sobie Quizizza. Ponownie udostępnię swój ekran, a Was zapraszam, żebyście wzięli do ręki swoje urządzenia mobilne i zaproszę Was do przetestowania. Przygotowałam bardzo króciutki quiz, on ma tylko 4 pytania. W momencie, kiedy weźmiecie swoje telefony, proszę, żebyście otworzyli przeglądarki internetowe i wpisali ten adres joinmyquiz.com. joinmyquiz.com, dołączycie wtedy do wyzwania, wejdziecie na tą stronę, wpisujemy kod gry, a następnie podajemy swoje imię lub pseudonim. Zobaczcie, od razu na ekranie będą się pojawiali nasi gracze. W tym momencie mamy 7-9 osób, widzimy pseudonimy tych graczy, jest ich coraz więcej, szybciutko dołączacie. Pokazuję od razu, bo ktoś może nie widzieć, wpisujemy Join My Quiz, następnie wpisujemy kod gry 816126 i wpisujemy swój pseudonim. Poczekamy jeszcze na kilka osób i rozpoczniemy nasz quiz. Dobrze, klikam rozpocznij, komu się udało dołączyć, to rozpocznie swoją rozgrywkę. Niestety nie spodziewałam się, że będzie nas aż tak wielu, więc przepraszam wszystkie osoby, którym ze względu na goniący nasz czas nie uda się dołączyć. Myślę, że tych graczy mamy sporo, jest to prawie 200 osób. Też sprawdzimy wydajność Quizizza, czy rzeczywiście jest w stanie uciągnąć tylu graczy. Mamy równe 200 osób, rozpoczynamy quiz. Na Waszych ekranach, w telefonach powinny się wyświetlić za chwilę pytania. Wyciszę dźwięk, żeby nam nie przeszkadzał. U Was na Waszych ekranach wyświetlają się pytania, na Waszych telefonach. Natomiast zobaczcie, to jest w przeciwieństwie do Kahoota. Na moim ekranie wyświetla się tylko ranking.
wyświetla się tylko ranking i to, czy udzielacie błędnych, czy poprawnych odpowiedzi. To jest tak zwana tabela liderów, pokazuje, jak dużo osób bierze udział, pokazuje najlepszą piątkę. Och, bardzo szybko się to zmienia, ponieważ jest was bardzo dużo. Widzę, że aplikacja tutaj nawet nie nadąża przeskakiwać z tymi okienkami. Pytania są widoczne tylko dla was. To też jest właśnie takie odróżnienie od Kahoota. Zwróćcie uwagę, że po każdej udzielonej odpowiedzi, poprawnej bądź błędnej, pojawia wam się mem. To są memy, które możecie w Quizizie ustawić samodzielnie. Możecie nawet sfotografować siebie, wpisać jakiś tekst i wtedy wasza twarz będzie informowała uczestników gry o poprawnej bądź błędnej odpowiedzi. To jest taka bardzo fajna, sympatyczna funkcja Quiziza, z której warto skorzystać. Mamy tabelę liderów. Pokazuję, ile odpowiedzi na dane pytanie jest udzielone. Jeśli chcemy zobaczyć pytania, mamy obok tabelkę z pytaniami. Widzę, że tutaj większość osób ma poprawne. Tam były tylko 4 pytania, więc widzę, że większość osób już ukończyła. Oczywiście oprócz poprawności odpowiedzi liczy się czas udzielenia odpowiedzi na pytanie. Na pierwszym miejscu jest Monika, Izabela. Pokazują się nam nasi uczestnicy. Z lewej strony, na górze tej tabeli, pokazuje się, ilu uczestników ukończyło już nasz quiz. W tym momencie jest to 170 na 250 osób, czyli już większość ukończyła, reszta jeszcze odpowiada na pytania. Możemy tutaj właśnie śledzić postępy naszej grupy w quizie. Tak wygląda tabela. Widzimy, kto ile odpowiedzi. Ona teraz jest bardzo długa, więc nie będę jej całej wyświetlała. Poczekamy jeszcze chwilkę. Tutaj możemy podejrzeć sobie, jakie mamy pytania i ile osób odpowiada na nie poprawnie, a ile odpowiada na dane pytanie błędnie. Tak jak widzicie, użyłam tutaj pytań z udzieleniem odpowiedzi na jednej z 4 odpowiedzi, która jest poprawna, ale również ponownie, jak w WKLAP-ie, z fragmentu cytatu, który trzeba uzupełnić. Najmniej problemu sprawia wam pytanie numer 4. Większość odpowiedziała na nie poprawnie. Najtrudniejsze dla was było pytanie pierwsze o utwory Adama Mickiewicza. Wszyscy ukończyli, więc mogę w prawym górnym rogu kliknąć zakończ grę. Daję koniec gry i mamy nasz quiziz zakończony. Pojawia nam się teraz podium, pierwsze 3 miejsca. Wygrała Monika na 2. miejscu, Izabela na 3. Atessa. Kolejną aplikację mamy przetestowaną. Był to Quiziz. Polecam, jest po polsku, więc warto z niego korzystać. Mamy jeszcze chwilę czasu. Kolejny dział, który chciałabym wam zaprezentować, to jest dział z aplikacjami do tworzenia interaktywnych materiałów i pierwszą aplikacją, chociaż ciężko to nazwać aplikacją, to jest takie narzędzie, które można zaliczyć do kategorii kombajnów, potężne narzędzie, które daje nam olbrzymie możliwości, to jest narzędzie Geniali. Możemy w nim tworzyć interaktywne prezentacje, możemy tworzyć różnego rodzaju też testy, quizy, możemy tworzyć gry, escape roomy, możemy stworzyć, zindywidualizować na przykład pod swoją bibliotekę jakieś gry planszowe, grę Monopoly w wersji wirtualnej. Możemy tworzyć interaktywne obrazki, które są według mnie bardzo fajną rzeczą do mediów społecznościowych, infografiki i wideo prezentacje. Tych opcji jest naprawdę wiele. Jeśli chodzi o tutoriale do Geniali, to polecam wam tutoriale ambasadorki Geniali w Polsce, Agnieszki Halickiej, na kanale YouTube pod nazwą EduTriki. Ona krok po kroku pokazuje, jak tworzyć różnego rodzaju materiały w Geniali. Jest to fantastyczne narzędzie i uważam, że warto się z nim zapoznać.
Tutaj na następnym slajdzie pokażę Wam tylko przykład takiego interaktywnego obrazka. Oczywiście jest to print screen w tym momencie, więc nie jest interaktywny, ale możemy na przykład zrobić dla naszych użytkowników galerię jednego obrazu. Pamiętajmy, wiele dzieł, dzieł z sztuki, które są dostępne obecnie na domenie publicznej, możemy sobie takie zdjęcie pobrać, wstawić jako interaktywny obrazek w Geniali i wstawić na przykład do niego cytat. Tu akurat był wstawiony wiersz Przedziwny ogród. Informacje o miejscu, gdzie się znajduje, informacje o autorze czy o epoce, z której czy kierunku, z którego dany obraz pochodzi. Te wszystkie przyciski w Geniali są klikalne, czyli gdybyśmy mieli otwarty obrazek w aplikacji, klikniemy o autorze, wyświetli nam się tutaj okno ze zdjęciem autora, z jego biografią, z informacją. Także jest to fantastyczne narzędzie. Naprawdę zachęcam do zapoznania się. Na Facebooku jest również bardzo fajna grupa, nazywa się Discovering Geniali Polska i tam osoby, jest bardzo, bardzo aktywna społeczność, która dzieli się tym, jak pracować w Geniali. Kolejne darmowe narzędzie, z którego możemy korzystać tworząc interaktywne materiały, to jest Google Website, czyli Google Sites. Wśród narzędzi Google, których jest naprawdę dużo, mamy dokumenty Google'a, mamy prezentacje, mamy bardzo wiele tych narzędzi, mamy Hangouta, mamy również możliwość tworzenia prostych witryn internetowych. To się sprawdza idealnie, jeśli chcemy, na przykład mamy jakieś wydarzenie, nadchodzi festiwal, nie mamy osobnej strony internetowej, nie mamy wykupionej domeny, chcemy zrobić szybko witrynę, którą udostępnimy naszym użytkownikom z potrzebnymi informacjami, wchodzimy sobie na Google Sites i tworzymy w języku polskim, tworzymy sobie szybko stronę internetową. Ta strona może mieć, tak jak w normalnych stronach, witrynach internetowych, stronę główną i rozwijane menu, tak jak tutaj widzicie. Z prawej strony mamy miejsce z różnymi funkcjami Google Sites, możemy wstawić pole tekstowe, możemy wstawić obraz na naszą witrynę, możemy zamieścić link czy dokumenty z dysku Google. Mamy układy strony, więc mamy gotowe szablony, którymi możemy się posiłkować i przy tworzeniu takiej strony. Tak to wygląda. Normalnie strona ma swój suwak, pojawiają się informacje, aktywne są linki, zdjęcia. Publikowanie takiej strony jest bardzo proste, tak jak udostępniamy różne narzędzia w Google, klikamy sobie w prawym górnym rogu, mamy opublikuj, nazywamy swoją witrynę, ona będzie miała adres sites.google.com i będzie /nazwa naszej witryny i w ten sposób możemy ją opublikować tak, żeby nasi użytkownicy ją widzieli. Tak jak mówię, jest to doskonałe narzędzie, jeśli nie mamy swojej strony internetowej albo chcemy założyć na przykład stronę dedykowaną jakiemuś wydarzeniu, czy chcemy opublikować wyniki konkursu, czy po prostu przekazać jakieś informacje. Świetnie też się sprawdza przy tworzeniu naszego indywidualnego portfolio z naszymi działaniami, czy z działaniami naszej biblioteki. Tutaj mamy jeszcze widok, od razu możemy sobie sprawdzić, jak wyglądać będzie nasza witryna na urządzeniach mobilnych, na smartfonach, na tabletach i na komputerze. To też jest bardzo przydatne, ponieważ wiemy, że wiele osób korzysta z urządzeń mobilnych, przeglądając strony www. I kolejny dział z różnego rodzaju narzędziami, dział zatytułowany Gry, wyzwania, zadania kreatywne. Tutaj jako pierwsze to nie jest jedna aplikacja, nie jest jedno narzędzie, to jest zestaw fantastycznych eksperymentów, również od Google, nazywa się to Experiments with Google. To są takie bardzo małe aplikacje, narzędzia, które pozwalają nam wykonywać w domu różne eksperymenty. Możemy eksperymentować z kreatywnością, możemy sprawdzić, pobrać sobie aplikacje, które będą nam mierzyć na przykład jak spędzamy czas w sieci, jak dużo patrzymy w ekran smartfonu. Możemy eksperymentować z naszym głosem. Fantastyczne są eksperymenty dotyczące kultury i sztuki, eksperymenty z rozszerzoną rzeczywistością, ze sztuczną inteligencją na Androida i na Chroma.
Jest tego naprawdę sporo. Polecam do samodzielnej eksploracji właśnie tej strony Experiments with Google, bo znajdziemy tam fantastyczne rzeczy, które mogą po prostu udoskonalić nasze zajęcia czy prowadzone warsztaty dla dzieci i młodzieży na bardzo wiele różnych tematów. Chciałam Wam tu pokazać jedna z takich aplikacji, nazywa się BodySynth, właśnie wśród tych eksperymentów z dźwiękiem i z ruchem. Jeśli mamy dostępną kamerkę w laptopie, możemy ją ustawić na siebie i poruszając swoim ciałem tworzymy muzykę. Akurat tu jest ustawione, że jest to gitara, mogą to być również bębny, może to być bodajże pianino, więc genialne to jest na przykład na warsztatach z młodzieżą, z dziećmi, poprosić ich, aby swoim ruchem zaczęli tworzyć muzykę. Oczywiście samodzielnie w domu też można spróbować doskonałe zajęcie do odprężenia się. Z rzeczy takich kulturalnych z tej sekcji Arts and Culture genialne jest Muzeum Świata. Jest to aplikacja, która pozwala nam przejść i pooglądać, dowiedzieć się czegoś o wszystkich obrazach i dziełach sztuki, które zostały wytworzone przez człowieka. Zobaczcie, mamy tutaj na dole podział na kontynenty, Oceania, Europa, Azja, Ameryka i Afryka i mamy oś czasu, która idzie tak w głąb ekranu nam wchodzi. Poruszając się po tej stronie, poruszamy się właśnie przez tą oś czasu. Te wszystkie malutkie białe punkciki to są dzieła sztuki z całego świata i możemy sobie je obejrzeć. Co więcej, możemy tutaj sobie zawęzić kategorię, że będzie to sztuka art and design, że będzie życie i śmierć, że będzie siła, religia, że będą to dzieła sztuki dotyczące konfliktów. Kiedy klikniemy sobie na jakąś kropeczkę z danego koloru, pokazuje nam się informacja i dane dzieło sztuki i mamy przycisk, który odsyła nas do miejsca, w którym dowiemy się więcej na temat tego dzieła sztuki. Jest to fantastyczna też aplikacja. Polecam eksperymenty z Google do samodzielnej eksploracji. Kolejne narzędzie to ActionBound. ActionBound jest to narzędzie, które pozwala nam stworzyć grę w stylu Pokémon Go. Możemy w bardzo prosty sposób zaprojektować grę dla dzieci, młodzieży na smartfon. Na przykład jeżeli w mieście mamy kilka bibliotek lub w regionie mamy jakieś filie biblioteki, możemy każdą z nich oznaczyć i stworzyć grę terenową na smartfony. Klikamy, bardzo prosto się to tworzy, create new bound, czyli utwórz nową grę, dajemy ustawienia, nazywamy swoją grę i jakie mamy opcje. Z prawej strony mamy takie menu z różnymi aktywnościami, które w Action Bound możemy zaprojektować. Aby dodać kolejną aktywność, wystarczy kliknąć niebieski przycisk plus. Zobaczcie, jak wygląda to menu, jest bardzo proste w środku i też bardzo intuicyjne. I możemy stworzyć stację, z prawej strony ekranu widzimy. Możemy napisać jakąś informację, możemy zaprojektować quiz, możemy dać do zrealizowania misję. Misję, która na przykład polega na wstawieniu swojego selfie albo na nagraniu krótkiego filmiku i załadowaniu go do gry. Znajdujemy również dane lokalizacje, to jest w oparciu o mapy Google i oznaczamy tak jak właśnie we wszystkich grach opartych na geolokalizacji. Możemy w danym miejscu umieścić QR kod do zeskanowania i w ten sposób tworzymy aktywności w naszej grze. Następnie grę zapisujemy i zapisuje się ona nam w formie QR kodu albo w formie linku. Nasi uczestnicy muszą po prostu pobrać aplikację ActionBound na swoje smartfony i już mogą grać w grę. Też zachęcam, żeby spojrzeć. Jest bardzo dobry tutorial w języku polskim, który pojawił się w ramach projektu programu Lekcja Enter. Można tam się zapoznać krok po kroku, jak taką grę stworzyć. Polecam, bo jest to bardzo proste. Kolejne narzędzie, wiem, że już mamy mało czasu, dlatego tak przyspieszam. Kolejne narzędzie nazywa się Draw Your Game. Jest to fantastyczna aplikacja, która łączy świat realny, rzeczywisty ze światem wirtualnym. Aplikacja polega na tym, jest również darmowa,
że dajemy naszym uczestnikom zadanie narysowania gry, takiej typu Pac-Man, typu Mario Bros., bardzo prostej, na zwykłej kartce papieru. Uczestnicy rysują grę używając 4 kolorów mazaków. Każdy kolor ma swoje znaczenie. Czarny to służy do rysowania obiektów, światów, domków, ścieżki. Zielony służy do rysowania trampolin, skoczni, miejsca, gdzie postać może skoczyć. Czerwony to są przeszkody, a niebieski to są punkty, które zbieramy w trakcie tej gry. W momencie, kiedy nasza gra jest gotowa, skanujemy ją w aplikacji i ustawiamy malutką postać i możemy w tą grę normalnie grać. Można również łączyć kilka gier ze sobą. Jest bardzo prosta ta aplikacja, bardzo prosta, tylko jest to aplikacja, która działa jedynie na tabletach i na urządzeniach mobilnych, na smartfonach, tabletach. W momencie, kiedy pojawi się to webinarium na portalu Labib, ja załączę również linki do tutoriali, do tych narzędzi, do tych aplikacji, także z portalu Labib będziecie mogli również do tej aplikacji przejść sobie do bardzo fajnego tutorialu, który został nagrany. Kolejna rzecz, kolejna taka malutka aplikacja nazywa się Malden Code. Niestety jest to aplikacja w języku niemieckim. Myślę, że niewielu z nas zna język niemiecki, aczkolwiek jest bardzo, bardzo prosta i intuicyjna. Przede wszystkim, co pozwala nam robić? Ta aplikacja pozwala nam wygenerować QR kod do samodzielnego pokolorowania. Klikamy przycisk QR kod Erstellen. Pojawia nam się okno, w którym wklejamy link z jakimś materiałem filmowym, ze zdjęciem, z wiadomością do naszych uczestników. Doskonałe, jeśli robimy jakąś grę biblioteczną lub grę miejską. I drukujemy 2 QR kody. Jeden wypełniony z instrukcją, co należy pokolorować, a drugi pusty dla naszych użytkowników. I drukujemy, dajemy naszym użytkownikom takie puste QR kody, żeby sobie sami pokolorowali i później odczytali naszą zaszyfrowaną wiadomość. Ostatnie narzędzie, które chciałam Wam zaprezentować, zamieściłam je pod hasłem uporządkuj swoje aplikacje, to jest narzędzie, które mi osobiście bardzo ułatwia życie i bardzo ułatwia połapanie się w tych wszystkich narzędziach, aplikacjach, ale również w stronach internetowych i blogach, które obserwuję i które są dla mnie w jakiś sposób ważne. Narzędzie nazywa się Symbaloo. Symbaloo jest to narzędzie, które pozwala nam tworzyć tak zwane webmixy. Webmixy, czyli strony z kafelkami, które sobie tworzymy samodzielnie i każdy kafelek to jest jedno narzędzie bądź strona internetowa z czymś, czego potrzebujemy. Jak widzicie, ja mam tutaj Geniali, mam Zooma, Quiziza, Kahoota, wszystko mam w jednym miejscu. Kiedy na przykład zmieniam komputer, kiedy pracuję na innym komputerze w pracy, w domu, kiedy jadę gdzieś albo chcę użyć jakiejś aplikacji na urządzeniu mobilnym, loguję się na Symbaloo i mam wszystkie aplikacje i wszystkie moje strony internetowe w jednym miejscu. Tworzenie takich kafelków jest bardzo proste. Symbaloo jest tutaj w języku polskim, więc jest to również, nie powinno to nastręczyć większej trudności, klikamy po prostu na taki pusty kafelek szary, klikamy opcję stwórz kafelek, wklejamy adres strony internetowej albo aplikacji, która nas interesuje, nazywamy ją, po czym zatwierdzamy zielonym przyciskiem zapisz. I to jest wszystko. W ten sposób tworzymy swój webmix. Tych webmixów możemy mieć naprawdę bardzo wiele. Aby stworzyć nowy webmix, wystarczy kliknąć, tutaj mamy po prostu taki szary przycisk plus i w ten sposób mamy porządek w swoich zasobach internetowych. To wszystko ode mnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do kontaktu. Nie wiem, czy mamy jakiś czas na zadawanie pytań, bo rozgadałam się troszkę, ale bardzo Wam chciałam pokazać te narzędzia, ponieważ myślę, że ułatwią Wam pracę, pokażą, jak wiele mamy możliwości z korzystania z darmowych narzędzi.
Monika, bardzo dziękuję za Twoją prezentację. Wysypał się teraz worek z podziękowaniami na czacie dla Ciebie za webinarium, więc czytaj w międzyczasie. A ja, korzystając z tego, że mamy ostatnią minutę, ale tak naprawdę być może wykorzystam jakby ich odrobinę więcej, do pięciu minut, to zachęcam Państwa do tego, żeby teraz zadać pytanie, na które Monika będzie mogła odpowiedzieć. W tym momencie uruchomiłam tryb zadawania pytań, co oznacza, że jeżeli mają Państwo jakieś pytanie i publikują je Państwo na czacie, to poproszę, żeby jednocześnie podczas publikacji oznaczali je taką ikonką znaku zapytania. Wówczas ja do tych pytań mam dostęp i mogę je szybko Państwu opublikować. Mam pierwsze pytanie, które Państwu pokażę, które przysłała Pani Katarzyna, i to pytanie w tej chwili jej wyświetlam i brzmi ono: czy WooClub lub inny quiz czy test można umieścić na przykład w Genially, czy zadania można przekazywać uczniom tylko w czasie rzeczywistym? Monika, gdybyś mogła odpowiedzieć Pani Katarzynie. Dokładnie, w Genially możemy zamieszczać, linkować wszystkie quizy, które tworzymy w innych aplikacjach, i możemy, tak jak linkujemy, czy tak jak wstawiamy obrazki, możemy różne aplikacje sobie do nich dołączać. Podobnie jest w Padlecie, podobnie jest w tych pozostałych narzędziach, które pozwalają nam łączyć. Dziękuję. Ja zaproponowałam Moniko, że przedłużymy o 5 minut nasze webinarium po to, żeby móc odpowiedzieć przynajmniej na kilka pytań, więc mam nadzieję, że się zgodzisz na to. I w takim razie szybciutko publikuję kolejne pytanie. Kolejne pytanie jest to, czy będą zaświadczenia. Zaświadczeń jako takich z webinarów nie wystawiamy, natomiast jakby będzie taka możliwość pobrania automatycznie certyfikatu, one są wysyłane wraz z mailami po webinarium. Kolejne pytanie, czy można jeszcze prosić o kontakt do Ciebie, Monika? Tam był na slajdzie, na prezentacji. Był zapisany numer telefonu, nie wiem czy... To wrócimy do niego w takim razie, wrócimy do tego slajdu na koniec, proszę nas jeszcze oglądać. Kolejne pytanie brzmi: super, gdzieś będą dostępne materiały, na przykład nagranie? O tym w trakcie webinarium wielokrotnie Państwu pisałam, że nagranie z webinarium oczywiście będzie, link do niego będzie umieszczony na portalu Labim w artykule, i w trakcie webinarium i prezentacji Monika również mówiła, że w tym artykule umieści różne inne dodatkowe materiały, o których wspominała. W związku z tym jakby proszę zaglądać na portal labi.pl i tam szukać materiałów od nas. Szukam kolejnych pytań. Jedno z nich brzmi: czy aplikacje, które były przedstawiane, są darmowe? Tak, wszystkie narzędzia, które Wam pokazałam, są darmowe lub częściowo darmowe. Może być tak, w niektórych z nich jest tak, że po prostu część opcji to są tak zwane opcje premium i z nich nie korzystamy, jeśli nie wykupimy abonamentu. Aczkolwiek starałam się wybrać takie narzędzia, które doskonale działają właśnie w tej wersji darmowej, żebyście nie musieli za nic płacić. Ja też. Kolejne pytanie jest, czy będzie następny, jak rozumiem, webinar w tym temacie, i od razu odpowiadam, że tak, zapraszamy już dzisiaj na kolejne webinarium prowadzone przez Agatę Warywodę, członkinię sieci Labib, i to webinarium się odbędzie 25 maja o godzinie 11. Na portalu Labib znajdą Państwo już link do rejestracji na to webinarium, zachęcamy. Kolejne pytanie, Moniko, do Ciebie, to jest: jak Pani ocenia aplikację, która się nazywa Crello? Ja bardzo lubię zarówno Canva, jak i Crello. Dla mnie to są aplikacje, które są na bardzo podobnym poziomie. Jeżeli chodzi o graficzne rzeczy, to zdecydowanie z tych dwóch aplikacji najczęściej korzystam. W Crello częściej robię animowane grafiki, które są fantastyczne, do których zainspirowała mnie właśnie Agata Warywoda, która będzie miała następny webinar w ramach 12 miesięcy z Labib, więc Crello jak najbardziej na plus. I kolejne pytanie techniczne: czy do korzystania z tych wszystkich narzędzi wymagane jest założenie własnego konta? Tak, w większości aplikacji, narzędzi musimy mieć założone swoje konto. Tam wyjątkiem chyba jest tylko Malden Code. Do niego nie musimy mieć konta, ponieważ to się generuje automatycznie, ale większość z tych aplikacji, narzędzi możemy połączyć ze swoim kontem na Google albo z Facebookiem, żeby nie zapamiętywać tak ogromnej ilości haseł i nie wpisywać za każdym razem, więc jeżeli ktoś ma konto Google, to po prostu loguje się razem z tym kontem.
Teraz wyświetlam jedno z pytań, ale tych pytań jest więcej i brzmią bardzo podobnie. Czy jest szansa na bardziej szczegółowe webinarium i opracowanie poszczególnych aplikacji? Państwo pytają, czy będą takie webinaria, w trakcie których będziemy się przyglądać i pokazywać, jak działa jedna aplikacja, ale za to bardziej szczegółowo. Powiem tak, jakby nie planowaliśmy tego, natomiast wszystko jest możliwe. I ja to pytanie rozumiem również jako prośbę i taki wniosek. Dlatego zapamiętam to i jeżeli będzie tylko taka możliwość, to oczywiście takie webinaria również dla Państwa przygotujemy. Zastanowimy się wspólnie w gronie zespołów Stowarzyszenia Lab i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nad tym, jak to zrealizować. Szukam jeszcze pytań od Państwa i publikuję ostatnie z nich. Czy webmix stworzony w Symbalo można udostępniać na przykład tak jak tablet? Tak jak Padlet, chyba tutaj się wkradł błąd językowy. Dokładnie możemy w ten sam sposób dzielić się naszymi webmixami jak naszymi padletami. I dobrze, bardzo Ci dziękuję. Minęła godzina 12:05. W związku z tym publikuję już naprawdę ostatnie pytanie. Pytanie od pana Daniela, który pisze tak. Dzień dobry, pracuję w bibliotece szkolnej. W szkole specjalnej, czy można poprosić dwie, trzy aplikacje, przez które można by stworzyć konkurs biblioteczny, na przykład plastyczny czy inny? Czy masz, Monika, pomysł na takie aplikacje? To znaczy, tutaj bym musiała prosić o doprecyzowanie, że w jaki sposób ten konkurs plastyczny na pewno możemy udostępnić na naszych mediach społecznościowych albo wysłać mailem link do Padletu, gdzie uczestnicy, dzieciaki mogą wtedy dodawać swoje prace plastyczne. Wszystkie te opcje, czy możemy użyć do tego Jamboardu Google'owego. O Jamboardzie myślę też powie w przyszłym tygodniu Agata, bo to jest inny rodzaj aplikacji. I wtedy jest możliwość dodawania na takie wspólne tablice, jeżeli je udostępnimy, na przykład zdjęć czy skanów prac uczestników danego konkursu. Ja bym tutaj widziała takie rozwiązanie. Bardzo Ci dziękuję. Pojawiły się również takie pytania, jaki jest tytuł kolejnego webinarium prowadzonego przez Agatę Warywodę i czemu będzie poświęcone. I opis tego webinarium już Państwo w tym momencie znajdą na portalu Labimp. Ja może tylko wyświetlę w tym momencie na czacie. O, o ile mi się to uda, już to robię. Pełen tytuł. Tytuł brzmi Spotkaj się online, narzędzia przydatne do pracy zdalnej z grupą. Dobrze, i w ten sposób kończymy chwilę po czasie nasze webinarium. Ja obiecałam jeszcze wyświetlić kontakt do Ciebie, Monika, w związku z tym wyświetlamy jeszcze ostatni slajd z danymi kontaktowymi do Moniki. Przypominam też, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia Labib korzystają z portalu Labib. PL i są tam również obecni i za pomocą tego portalu również się można z nimi kontaktować. Ja jeszcze jedno słowo. Tak. Zanim skończysz, Martyno, pytacie też o webinaria, o warsztaty. Widziałam, że tutaj się pojawiają pytania na czacie. Słuchajcie, do 30 maja zbieramy zgłoszenia do takiego projektu, który nazywa się Reanimuj się. Jest to piąta odsłona konkursu, gdzie można wygrać szkolenia z ambasadorami Labib. Tych szkoleń jest kilkanaście do wygrania z bardzo różnych tematów i z nowych technologii, i z komunikacji, i z kreatywności, i z pracy z osobami z niepełnosprawnościami, więc zachęcam Was, informacje znajdziecie na portalu Labib, na biblioteki.org i również na naszym Facebooku Labib. Zachęcam do zgłoszenia się również w tym konkursie, bo możecie wygrać po prostu darmowe warsztaty dla swojej biblioteki. Ja już w tym właśnie momencie na czacie wpisałam link do artykułu na Labibie, gdzie jest informacja o konkursie i o tym, jak się do niego zgłaszać, ale również jakie warsztaty są oferowane w ramach konkursu. W związku z tym zachęcam do klikania na ten link i czytania. Monika, bardzo Ci dziękuję za to pełne informacji i inspiracji webinarium. Myślę to, że to, ile osób zgromadziło, świadczy o tym, jak bardzo potrzebne było. Państwu dziękuję za aktywny udział, za wszystkie pytania, komentarze,
wsparcia i podziękowania. I tak jak wspomniałyśmy, już zachęcamy na kolejne webinarium realizowane w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl, które się odbędzie 25 maja i które poprowadzi Agata Werowoda i będzie również poświęcone narzędziom internetowym przydatnym w pracy bibliotekarza. W związku z tym już teraz Państwa zachęcam, zapraszam do rejestrowania się na to webinarium i bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Ci, Monika. Dziękuję również.